Witam serdecznie w szóstym odcinku. Nosek w dół. Dobra, jesteśmy w azylu. Teraz tak, mamy dwa punkty do rozdania, więc idziemy w umiejętności. I teraz tak. Ja bym chciał się jak najbardziej posługiwać mocą w tym wszystkim. Frustracja. Potrzebuję dużo mocy, bo ja dużo korzystam z tego wszystkiego. Więcej mod eliminujesz przeciwniku, odzyskujesz jej cięty, jego ataki są blokowane. No dobra. Zwiększamy ogólne. Dobra, zwiększmy to. Potrzebujemy dużo many, żeby jakoś z tej mocy korzystać. No tak, telekinezę bym chciał jeszcze rozwinąć. Odporność pojedynczy, no nie. Sprawdźmy tą moc jeszcze raz. Właśnie to nieustępliwe przyciągnięcie jest kozackie. Szarpnięcie pierwsze jest, no takie... Totalnie średnie, nie? Ale to już jest giga. Dobra. Następne punkty dajemy w to, ile nie będziemy mieli jeszcze więcej many. W sensie, wiecie, wydatków, nie? Musimy dać pierwszy w ten. Nie mamy już żadnych punktów, także... Dobra. Stawy... Nie... Ja bym zmniejszył... Cienie mi są totalnie potrzebne, nie? Dobra. Wchodzenie krawędzi. Nie dajmy. Efekty wizualne. Post-processing. Czego się właśnie. Nie, też nie aż tak dobrze nie wyglądałem tak naprawdę. Nie muszę ich widzieć. Będzie szerokie, synchronizacja pionowa. Zagrajmy na razie bez. Zobaczymy, jak to będzie teraz działało. Może i bardziej ekran jest trochę ziarnisty. Cienie najlepiej to bym wyłączył, nie? Jakoś cieni. Dajmy na te średnie, to już musi być. Godzanie krawędzi, no... Wysokie. Szczegółowość roślin. Weźmy zbalansowane. Mycie ruchu. Nie wiem, co to jest. Wstrząsy kamerą to weźmy na 20. Wysanie kamerą też weźmy na 20. Dobra. Wierzę w ustawienie, jak będzie. Teraz będzie dobrze. Nie zaszkodziłoby odświeżyć sprzęt. Teraz tak, dostaliśmy coś do PT1'a. Nie, tylko tam dalej fajnie pasuje. Nauszniki jakieś nowe? Korpusik ten.
I to jest gotowe. Podstawy to nie. Miecz świetny, dostaliśmy coś w ogóle do miecza świetnego? Chyba nie za bardzo, co? Działa i świetnie wygląda. Dobra. Winda działa? Nie działa. Już czerwone. Szybka podróż odblokowana. Już nic nie ma chyba. Nic już nie ma. Ogólnie jest ten patrol, ja bym go rozdupcę. Nie, te przyciągnięcie jednak dużo mocy zabiera. Tam jest Tama. Tu są te dwa boty, dobra. Nie wiem, może iśmy do nich wysapać, co? Jak myślicie? Czy możemy się z nimi klepać? Jest jakaś roślinka, jest jakieś wejście. Zobaczmy. Bo my musimy iść w sumie... Nie wiem gdzie nawet. Musimy zbadać tą całą mapę. A mi się wydaje. Tu mamy 6% dopiero wypadane, więc... Ja tu nie mogę wejść. Tego nie mogę trzasnąć. To chyba kolejny odłamek. No już, przeklęte bydle. Ruszaj się! Przybywasz z przekopu? I wciąż żyjesz, co? Wielu nie przeżywa tu za długo. Szczególnie ci, którzy kręcą się na terenach gangów. To nie takie przyjęcie powitalne, o jakim myślałem. Chyba przydałoby ci się przepłukać gardło. Mąk przygotuje ci coś smacznego u Pailuny. Dzięki za radę. No dobra, ale kiedy ja mogę z wierzchowca sobie oswoić po prostu? Albo ja muszę i sam go oswoić? Sprawdźmy to. On uciekają. Ja nie mogę, muszę iść do stajni, tak czy siak. Tu mam punkcik. Jest i z tu. Idźmy do niej. Mam dla ciebie małą propozycję. Czy mogę ci opowiedzieć o okazji twojego życia? Słucham. Trochę ludzi zeszło do kopalni nieopodal. Od tamtej pory nie dają znaku życia. Tak jest, mały droidzie. Pachnie tragedią. Tak jak prawie wszystko na Kobo. Poszukiwacze wybrali się po priorytet. W kopalni jest go pełno. Ale najważniejsze jest ratowanie tych ludzi. Naturalnie. Sprawdzę to. No i jesteśmy dogadani. Kopalnia jest rzut beretem stąd. Nie przegapisz jej. Dobra, znajdź zaginionych poszukiwaczy.
Palnie rzut beretem z tym. Dobra, ja bym chciał mapę odpalić. Stój. Zapiszmy wszystko. Czyli to jest kopalnia, tak? 152 metry. Tam są żółte, dobra. Może idźmy sobie do tej kopalni. W tym kierunku idę. Co tam było? Ty, czy może tam jest ta kopalnia? Jest zaznaczona, jak byk? Nie wiem, idźmy sobie tutaj. Udało się. Dobrze będzie znów zobaczyć Grisa. Minęło sporo czasu. Może dobra, nie. On wie, gdzie trafili pozostali. Sir uwięziona w przeszłości. Merin w podróży. Starożytna historia. Dobra, bo tam jest wątek fabularny w mieście, tak? Tutaj jest ta kopalnia. Idziemy sobie na kopalnię. Vidi, ciesz się, że nie czujesz zapachów. Się nie da pociągnąć. No. Okej. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Dobra, tu nie ma żadnych skrzynek, poważnie, nic tu nie ma? Powinno być od razu następnie. Halo. Kurczę, dajcie coś fajnego na wstępie, no. Czy ma hakuperę do mnie? Patrz, może tu coś będzie. Martwe zwierzaczki. Panuj. Stworzenia zabito strzałami w blasterze. Jest przejście. Pomóż mi proszę. Pięknie się schował. No ej no, nie ma takiego bicia, halo. Już nic nie ma, tak? Jak świeć wyżej, a nie. Jak świecisz, jak trzymasz tą latarkę. Okej, szybko podróż odblokowana. Jakie stworzenia tu żyją?
BD-1. Co? Dobra robota, BD. Dobra. Spójrz na te żebra. Myślisz, że jeźdźcy chaosu zapłacą za skamieliny? Wow. O nie. Pewnie to jeden z zaginionych poszukiwaczy, mały. Aha, dobra, czyli tam będzie potworek, tak? Zatrzymaj się. Zróbmy medytację i go zabijmy po prostu. Bo my potrzebujemy expa w tym momencie. Nie wiem, czy to nie będzie za silne dla nas w tym momencie. Błoponie. Czapnął mnie. Aha, on mnie zabije po prostu. Dobra, czyli za wszelką cenę unikać po prostu tego... Nie wiem... Różnego ataku. Dun, dun, dun. Czy to mi sięgnie? Tam jest ten punkcik. Dobra. Dwa utosy i skok. Dwa utosy, skok. Dobra, jestem na hita. Czyli pójście od razu na takie podziemne wyprawy nie było dobrym pomysłem. Za szybko unik. Dobra. Nie poddamy się tak łatwo. Jesteśmy Jedi'a. Za szybko. Dam radę. Jak to ubijemy... No tak. Jak my to ubijemy... Ile ekspo dostaniemy? Chyba, że zbierzemy ten punkcik. Ja muszę skakać, więcej skakać trzeba. Aha, niedostępne. O, to niszczy po prostu. Jesteśmy hitowcem po prostu do niego, nie? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zróbmy coś w końcu. Dwa hity i skakanie, dwa hity i skakanie, dwa hity i skakanie.
Dwa hity skakanie, dobra. Ale duży damage dajemy gościowi, nie? Myślę, jesteśmy totalnie useless, nie? Także... Dobra. Ewidentnie trzeba będzie sobie coli nalać. Teraz to mnie złapał. Dobra. Szybki respik. Respik od nowa. Jedziemy. Dobra, kolejny odcinek, w którym robimy bossa. Już mi się przestaje podobać. Halo. Złapał mnie. No nie mogę. Ja jestem w stanie go porobić, kuźba, tylko że ja muszę... Muszę być bardziej mobilny, nie? Dawaj, mordo. Ja myślę, że nie, no chyba potrzebuję więcej levela, żeby go zrobić, nie? Więcej levela. Rancor. Jakby tu go jeszcze podejść? No, robi takie dwa zamachy. Muszę trzymać się na zasięg chyba. Bo on jak robi, on przez chwilę zostaje jakby nie unieruchomiony w moim kombosie. Widzisz, on na chwilę staje. Dobra, nie, strata czasu. Potrzebujemy więcej mocy. Więcej siły potrzebujemy. Dobra, idziemy stąd. Idziemy dalej. Musimy spróbować siły indziej rzeczami. Tam coś na dole jest. Więcej priorytu. Dobra, mam 9 odłamków. Tam jest wyjście, tu coś jest? Nie ma nic.
Ja, bo tu też jest jakieś wejście i to jest nieodkryty obszar. Dobra, idźmy może tutaj. Tu też jest wejście jakby do kopalni, tylko z drugiej strony, tak? Może ich tam znajdziemy. Są te gówno. Daj, strzelaj, strzelaj, strzelaj do mnie. Okej. Coś tu jeszcze jest? Żarok. Rozumiem, są dziwne. Też chciałabym wiedzieć, co kryją. Ale nie mamy czasu ani zasobów, żeby to rozgryźć. Tak więc nie. I przestań pytać. Dobra, to była lekka skrzynka, w sensie łatwo było ją zdobyć. Tu jest jeden obszar nieodkryty, to już są nieodkryty, musimy iść tutaj. Tu nie mamy dostępu. Tam nie wyjdziemy, tak? Może na górę jakoś się dostaniemy. Nic nie ma? Nie ma nic. Dobra. Idziemy tutaj, bo jeszcze coś było nie odkryte. Tam gdzieś. Najgorsze, że już nie mam potów. Dobra. Co mapa pokazuje? Wejście tutaj, wejście tam. Dobra, to idziemy tutaj. Thank you.
Aż nie. No co? Maraton śmierci. Maraton śmierci. Ale przynajmniej mam trzy poty, także no spokojnie. Trzeba te szczury zabijać, bo... O ty. Jakieś? Aha, nie mogę tej skrzynki otworzyć. A, mogę, mogę. Ci podoba. I kurteczka. Dobra, są kurteczki, wszystko jest. Na statku prawdopodobnie się ubieram. No tu już szkiel identyczny. Do góry nigdzie nie mogę wejść. Chyba nie, co? Chyba... Nie mogę nigdzie wejść jednak. Trudno. Bo oni są na tym obszarze, tak? Dobra, czyli ja muszę wrócić jednak do jaskini. Żeby ich znaleźć. Wracamy się w takim razie do jaskini. Tam ci porobienie, skrzynka otwarta. Tu byliśmy. Ale tam jest jeszcze jakieś przejście. Nie zbadano. Może chodźmy tutaj. Odbijmy tu i pójdźmy tam. Bo tam pewnie jakieś z tyłu wejście jest, mi się wydaje. Jakby się to na żółto świeci, ja muszę iść odwrotną stroną. Będzie te dwa roboty chyba by. Albo i górą. Uh.
Okej. Okej, jestem tutaj. Spadajmy sobie może od razu ten teren. Tylko, że jak ja tam skoczę, czy ja wyjdę stąd, to pytanie. No wyjdę chyba. Znalazłem kolejny odłamek. Popatrz no. Idziemy. Tutaj będę musiał wysadzić chyba przejście z powrotem. Tak, cześć, będę musiał wysadzić. Dobra. Coś jeszcze tutaj jest? Nic? Dobra. To przejście, to mamy zbadane ogólnie. Ja muszę iść z powrotem. Czekaj, bo chyba tam u góry jest jakieś przejście. Spróbujmy pójść na to górne przejście, co? Tam jest wejście jakieś od góry. Idziemy zobaczyć na górę. Że akurat się udało od góry wejść. Jest jakaś czerwona skrzynka chyba do schakowania. Szybki jesteś. Robisz 3 komboty. Bardzo ładnie. Jezu, jesteś czerwony. Ciekawe. W sumie wejścia żadnego nie ma. Nie wiem, jesteśmy strasznie prawi na tego, bo... O kuziu. A dostałem kopniaka.
Nie wiem, na górze chyba nic nie ma. Sprawdźmy może jeszcze raz ten dół, co? Ewidentnie coś tam pominąłem. Ewidentnie coś pominąłem. Pójdziemy zobaczyć może korytarzami. Tam do tego przejścia. Dobra, ale to już w następnym odcinku, myślę. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się za chwilę.